Witam z tygodnia na tydzień na moim kanale na YouTubie. 68 odcinek, 18 marca 2019 roku. Wiosna coraz bliżej, niedziela, piękna pogoda, odczuwalna temperatura w okolicy 20 stopni, ale widzę tutaj na prognozie pogody, że zdecydowanie rośnie ciśnienie, zbliża się wyż i nawet w prognozie pojawiły się temperatury gdzieś w nocy potencjalnie poniżej zera. Ale mam nadzieję, że to ocieplenie wróciło. Miała być dłuższa trasa ekipy po Puszczy Kampinoskiej, czyli mojej i mojej żony, ale skończyło się na trasie krótszej. I dobrze, parę godzin w lesie wspólnie spędzonych i przyroda dopiero się budzi. Przede wszystkim ptaki. Rośliny w lesie jeszcze jednak, choć coś się oczywiście dzieje zgodnie z tym kalendarzem, to jednak powoli do przodu dopiero zaczyna to ruszać. Zacznijmy cytatem tego odcinka. Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz. I jakie niesamowite to będzie uczucie. Wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości. John Green, Szukając Alaski. Szukałem tego cytatu, bo ten miniony tydzień z jednej strony był taki nijaki. Znaczy on nie był nijaki. Znaczy pierwsze skojarzenie nijaki. Prawie. Tak jak tytuł. A jednak było coś w nim takiego... Wiecie, są takie drobnostki, które jakby pozornie w ogóle niezauważalne, błahe, pomijalne, nic nieznaczące, a jednak to one spowodowały, że ten tydzień był jakiś. Na przykład właśnie to wyjście do lasu. Czy to, że pewnego razu kot Maciuś naprawdę jakby wydawał się okazywać wdzięczność, rozmawiając. Takie niby nic, a jednak dające niesamowitą radochę. Czy jakiś taki niewielki sukcesik, że jeszcze kogoś udało się, że zgłosił się, wrócił i te studia podyplomowe, które współorganizuje, no już mają ponad 20 uczestników. I to są takie małe drobnostki, które gdzieś jakby... Bo każde z tych wydarzeń dziś sobie przeszło w tym tygodniu. W tle, bardziej z przodu, bardziej tego. To był taki jakby tydzień, znacie, zarobiony. Bardzo dużo pracy i tak naprawdę niewiele jakiejś takiej. No dobra, troszeczkę pooglądałem sobie, jak inni grają w Apex Legend. Byłem na zawodach strzeleckich swoich. Miałem trening strzelecki. Trening poszedł mi oczywiście lepiej niż zawody, ale jest nad czym popracować. Niby tak, a jednak mam takie poczucie, że te 7 dni przeleciało. I ten cytat, szukałem go, żeby znaleźć coś o lesie, o pewnej tajemniczości lasu, o tym takim wyzwaniu. I przyznam się, że te pierwsze poszukiwania wcale nie ma tak dużo o tym cytatów. Ciekawe, bo jakby las, tajemniczy las, cała masa rzeczy dzieje się w lesie. A skąd ten tajemniczy las? Bo podczas wędrówki przechodziliśmy obok takiego miejsca, które lubię określać mianem tajemniczego lasu. On jest lasem liściastym i nawet kiedy jest duże słońce, panuje tam taki miły cień. Jest to troszeczkę z boku, niewiele tam osób przechodzi i panuje tam taka atmosfera pewnego tajemniczości, takiego jakby czas tam się zatrzymał. I to jest naprawdę super. Czy przyszłość jest czymś, co pozwala nam uciec od teraźniejszości? Mi na pewno kiedyś książki science fiction, które wybiegały istotnie w przód, pozwalały uciec od teraźniejszości, ale to była przygoda umysłu i wyobraźni. Dziś często mamy coś takiego jak nie dzisiaj, jutro, a jutro to już na pewno. I to jest takie ucieczka z wyspy. Nie chce mi się taka ze stolicą wymówkarstwo czy wymówka. Byłem kiedyś na takich zajęciach i takiej prelekcji, wykładzie pewnej pani psycholog. Tak lubimy to odkładać. Natomiast dla mnie jako rodzica czy osoby, która też interesuje się, w jaki sposób funkcjonuje człowiek, podejmuje decyzje, przyszłość jest czymś, o czym myśleć możemy. Pamiętajmy, że moc myślenia jest ogromna. Emocje, cała masza rzeczy dzieje się podświadomie. Ale myślimy świadomie. I nad myślą możemy zapanować, możemy ją próbować demiurgować, kształtować, kreować, a tym samym na przykład mówić sobie na przekór emocjom damy radę. Albo uspokój się, wyluzuj, wycisz, rzuć to wszystko, wyłącz komórkę, napisz na Facebooku, że idziesz spać, a nawet jak nie idziesz, to po prostu nie odpowiadaj na posty, albo nic nie publikuj. Dobra, trochę się rozgadałem. Ale trwamy, to tutaj się zgadzam, że całe swoje życie jakby trwamy w takim, to ten labirynt jest powiedzmy pewnym symbolem naszych codziennej rutyny, codziennych pracy, że jakby, a także jest symbolem naszych lęków, strachu, lęku przed na przykład podjęciem decyzji, przed zrobieniem czegoś. Ja na przykład powiem wam tak, że jestem troszeczkę sam sobą zdenerwowany, że tak jak mam takie poczucie, że późno zacząłem ruszać do przodu i dalej mam problem, żeby się rozpędzić. Apex Legend robi swoje. 40 kilka ładnych lat to powoduje, że już nie jest tak łatwo, jak się miało chociażby 30 i zupełnie nie wiem. Pamiętam 30 urodziny. To było rok po śmierci mojego ojca. Pamiętam je, pamiętam kto był. Przyjaciół, rodzinę, moją mamę, której też już z nami nie ma od kilku ładnych lat. I to tak jakby to było przed chwilą. I jakby tutaj jest tak, że trochę za szybko ten czas biegnie. No i widać, trochę się rozgadałem. No zdarzają się, sami też tak macie, że jakby ktoś was o coś zapytał, to nie ma nic ciekawego o opowiedzenie, a ja mam całą, no było kilka oczywiście rzeczy jeszcze wcześniej ciekawych, bardzo ciekawy film Free Solo o wspinaczce na El Capitan w parku Yosemite bez asykuracji. No to jest ciekawy film, bardzo ciekawy film, leci teraz chyba w Multikinie, wcześniej premiera była w National Geographic. Ale jak to mawiają, jak każdy odcinek jest, nie może oczywiście zabraknąć historii tego odcinka. I dziś, ale zaczynamy od, jak zwykle, ja mówię o historii, ale pierwsze co jest, cześć kocie Kacperku. Kot Kacperek właśnie przyszedł i tu będzie kombinował. Idziesz, przyjdziesz tu do mnie? Chodź, chodź, skaczesz, Kacperku? Mruczy, zahacza, jeść by coś chciał. Może dziś będzie słuchać jego. No chodź tu, chodź mordko. No chodź, do mnie ważne. Imieniny 18 marca obchodzą Aleksander, Anzelm, Boguchwała, Celestyna, Cyryl, Edward, Edwarda, Feliks, Krystian, Marta, Narcyz, Salwator i Trofim. Wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego i oby ten nowy, kolejny tydzień był naprawdę udany. Wybór oczywiście wydarzeń historycznych czysto subiektywny. 1314 w Paryżu spłonęli na stosie przełożeni zakonu templariuszy, w tym jego ostatni wielki mistrz Jakub de Molay, czy de Molay. Bardzo ciekawa historia, ale to co tak naprawdę urzekło mi gdzieś tam w opowieściach o templariuszach, które czy artykułach mniej lub bardziej poważnych, to było to, że z tego, co z artykułów wyczytałem, jeżeli ktoś wie lepiej, to oczywiście proszę o komentarz i sprostowanie, że templariusze posiadali własną flotę na Morzu Śródziemnym. Rzecz ciekawa w tym, bo wydaje się, że ta flota po prostu wyparowała, zniknęła. Kiedy się to zaczęło, kiedy zaczął się jakby pogrom templariuszy. Co ciekawe, jeden z artykułów wskazuje, że pewien kraj w Alpach, bardzo bogaty kraj, ma wiele jakby takich pewnych reguł, które kiedyś wykreowały bankowość, właśnie taką jakby rodem wzięta z templariuszy. Ciekawa podobno w ogóle historia jest Szwajcarii, zarania powstania jej dziejów, ale to pytanie, na ile są to opowieści, na ile to są legendy, a na ile jest tym prawdy. 1596 król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. No, czy to był dobry pomysł? No cóż, ja jako warszawiak, no mam mieszane uczucia, a może warto było. 1942 rok rozpoczęła się ewakuacja wojsk polskich z terenu ZSRR do Iranu. Ciekawy szlak, ciekawe historie ludzi, wielu z nich uratowanych, ciekawe historie w Iranie. No, ale oczywiście Polakom przyszło słono zapłacić Wielkiej Brytanii za możliwość taką. Rok 2003, coś co wiąże się z rokiem 1314, 2003 ukazała się powieść Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. To oczywiście było poszukiwanie świętego Grala, ponoć również ukrytego przez templariuszy. Ciekawa oczywiście opowieść, niedawno sobie obejrzałem film. Myślę, że Dan Brown napisał 3 fantastyczne książki. Kod Leonarda da Vinci, 2 następne, bo 4ta to już dla mnie był, przyznam się, dramat, dlatego nie wymieniam nawet tytułu. To przyznam się, to jest jedna z nielicznych książek autora, którego cenię, której nie byłem w stanie dokończyć. No, to była fatalna książka. To była pierwsza książka w życiu, kiedy przelatywałem całe rozdziały. Przerzucałem, nie odnajdując w nich nic ciekawego. Mam nadzieję, że się nikomu nie narażę, bo oczywiście to są gusta i guściki. No nie chciałem napisać o tym recenzji, ewentualnie w dyskusji napiszę. Także tego typu 4 wydarzenia, które są związane z 18 marca. No już niedługo przesilenie wiosenne, a przypomnę, że w przyszłym weekend, mam nadzieję, że po raz ostatni zmieniamy czas. No i niestety śpimy o godzinę krócej. Dla mnie to dramat, bo ja lubię się wysypiać. Kot Kacperek cały czas tutaj chodzi, mędzi, ociera się, człowiek da jeść. Na ten nadchodzący tydzień życzę wam wszystkim, żeby okazał się oczywiście, no jak powiem, że ciekawym, to można to różnie zinterpretować. Ale niech faktycznie będzie ciekawy. Ciekawy jest dlatego, że da jakąś niespodzianą radość, będzie stanowił jakieś wyzwanie, nie będzie takiej zwykłej, codziennej rutyny każdego dnia. To naprawdę się przyda. No i powoli, drodzy maturzyści, zbliżają się wielkimi krokami. Jeszcze trochę czasu macie, ale już powoli się zbliżają. Podsumowania, proponowane oceny, ewentualnie egzaminy poprawkowe, próbne matury ustne, jeszcze jakieś, potem rady klasyfikacyjne, dopuszczenie do matury, no i gdzieś tam matura. Powoli się do tego zbliżamy. Ale o tym jeszcze zupełnie kiedy indziej. Jeżeli to z tygodnia na tydzień wam się spodobało, to oczywiście proszę łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału, ale bardzo, bardzo zachęcam do komentowania, do dyskusji, do rozmowy, bo ona jest tak naprawdę jakby no czymś bardzo ważnym, w zasadzie jednakowo ważnym jak ten sam film, bez którego na przykład jakiejś dyskusji by nie było. Ja wiem, jestem powiedzmy uparty w nagrywaniu z tygodnia na tydzień. Oglądalność jest taka, jaka jest, to w zależności od tego, czy chwalę się tym filmem na jednej, czy bądź drugiej grupie. Myślę, że niewątpliwie, gdybym systematycznie wdrożył plan, jaki miałem, że jakby do każdego filmu jest mały artykuł, może czasami felieton opublikowany na mojej stronie internetowej, na moim blogu darmor.wordpress.com, który ma również adres moreknet.pl, to oczywiście to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Ale no niestety czasu jest tyle, ile jest, a ja staram się absolutnie rozszerzyć kanał technologiczny, który docelowo myślę, że się będzie szybciej monetyzował. Zwróćmy uwagę, ten kanał jest taki, jaki jest. Zniknęły wszystkie filmy gamingowe, chyba, przynajmniej starałem się wszystkie wykasować. No niestety, jeżeli on nie będzie w pewnym sensie dookreślony, to on będzie się dużo słabiej pozycjonował. Ja nie robię tego kanału jakby wyłącznie, nie wiem, dla samego tworzenia. Robię go po to, żeby odczuwać radość tworzenia. Jest to niesłychana szkoła, żeby cokolwiek nauczyć się ekspresji wypowiadania publicznego. To bardzo mi pomaga. Robię to również dla was, jakby równolegle, bo to też jest ważne. Robię to dla osób oglądających, a z drugiej strony no jednak chciałbym, żeby to rosło. No tutaj mój tak zwany content, czyli treści no są takie, jakie są. Bardzo się martwię tym, na swój sposób oczywiście, że jakby no niesystematyczność wierszy spowodowała znaczący spadek oglądalności. No postaram się jakby to znowu przywrócić troszeczkę, no ale no to są takie decyzje. Jak widzicie, rozwój tutaj i praca nad takimi kanałami, kreowaniem pewnej twórczości, uwierzcie, chciałbym tu powiedzieć z jakiegoś dowcipu, ale mega dużo pomysłów. I nie mam czasu, żeby ich realizować. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda mi się pozyskać też zawodowo przynajmniej osoby do współpracy, żebym mógł też inne projekty zrealizować. To jeszcze raz udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja!